Siema, witajcie na kanale GD Football. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was 3 triki, którymi zaskoczycie swoich znajomych. Triki są średnio zaawansowane, ale spokojnie, z naszą pomocą z pewnością je opanujecie. Zaczynamy z pierwszym trikiem. Zaczynamy od triku numer 1. Ode mnie jest to bardzo efektowne podbicie, które podzielę na 3 proste kroki. Krok pierwszy. Podbij piłkę na wysokość pasa. Krok drugi. Przełóż słabszą nogę nad piłką i przenieś na nią ciężar ciała. Krok trzeci. Po odbiciu piłki od ziemi, wykonaj obrót wokół niej lepszą nogą i odbij opiętko do góry. Pamiętaj, aby wykonywać ten ruch tylko kolanem, a nie całą nogą. Czas na trik numer 2. Nazwałem go świderek wariacik. Podzieliłem go na 2 kroki, które ułatwią Wam jego naukę. Krok pierwszy. Pociągnij piłkę lepszą nogą w kierunku słabszej i podbij ją tak, aby piłka poleciała za Ciebie. Krok drugi. Obróć się o 180 stopni. Następnie uderz piłkę wewnętrzną częścią stopy i obiegnij rywala. Możesz również obrócić się o 270 stopni, żeby przyjąć piłkę do żonglerki. Czas na trik numer 3, a mianowicie przeplatanka, która wygląda w ten sposób. Krok pierwszy. Ustaw się naprzeciwko futbolówki. Pociągnij piłkę lepszą nogą i połóż ją szybko na ziemi, tak aby piłka przeleciała obok niej. Krok drugi. Gdy piłka przejdzie obok prawej stopy, wykonaj przeskok gorszą nogą, omijając piłkę. Następnie zrób to samo lepszą nogą, ponownie przeskakuj z lepszej na gorszą i z gorszej na lepszą. Trik możesz też użyć jako zwód. Po wykonaniu 2 obrotów uderz piłkę do boku. Potem przyciągnij ją do siebie i wypuść w przeciwnym kierunku. Obczajcie! Dzięki wielkie za obejrzenie odcinka do samego końca. Pamiętajcie, że bez odpowiedniej ilości treningów nie będziecie w stanie opanować tych trików, także nie poddawajcie się, walczcie do końca. Jeżeli film Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał tutaj na dole. Tymczasem zapraszamy Was również do obserwowania nas na naszych portalach społecznościowych, Instagramie oraz Facebooku. Trzymajcie się, cześć!